Jakub Jurek, witam Państwa serdecznie i zapraszam na wydarzenia sportowe. Trzeci mecz z rzędu w wykonaniu Szczypiornistów Zagłębia Lubin zakończył się remisem i rzutami karnymi. Dziś w ramach piątej serii PGNiG Superligi mężczyzn Miedziowi zremisowali ze Stalą Mielec 30 do 30. W karnych goście wygrali 4-3. Następnie przechodzimy do piłki nożnej, gdzie w ramach 12. kolejki Koleje Dolnośląskie 4. Ligi Konfeks Legnica zremisował u siebie z Prochowiczanką Prochowice 1-1. Obie drużyny sąsiadują ze sobą w środkowej części tabeli. Legniczanie przez większość spotkania byli lepszą drużyną, jednak czerwona kartka pokrzyżowała im plany. Nie jestem zadowolony, bo z przebiegu gry naprawdę zasłużyliśmy na trzy punkty. Tak w sumie do 60, 70 minuty mieliśmy mecz pod kontrolą. Ta czerwona kartka spowodowała, że wszystko się odwróciło do góry nogami no i z meczu pewnego, z pewnych trzech punktów mogliśmy nawet stracić te chociaż jeden punkt. Początki były trudne, bo no, czwarta liga to jest czwarta liga. To jest, to jest inna jakość zawodników. Większe cwaniactwo, większe ogranie tych. jedna czwarta liga to jest dużo do bardzo doświadczonych zawodników tej czwartej lidze gra I, i, i na początku myśleliśmy, że to tak pójdzie łatwo i przyjemnie, a jednak y, musieliśmy y, dostosować się do tych... Y, z, czwartoligowców. Musieliśmy poprawić szybkość rozegrania piłki, jakość rozegrania piłki, no i, po, i później no, zaskoczyło, że mieliśmy kilka meczy zwycięskich, co pokazało, że w tej, w tej drużynie drzemie naprawdę duży potencjał. Prochowice poprzedni sezon kończyły, zamykając tabelę, a w tym sezonie prezentują dobrą formę. Gdzieś w gdzieś pierwszej powie, no wyglądaliśmy dosyć słabo. Kompleks był na pewno zupełnie lepszym, Gdzieś przeważał, stwarzał sobie sytuację. No w szatni troszkę było ostrzej bo oczekuję swoich zawodników Yy, zaangażowania. Uważam, że tej pierwszej połowie no, tego brakowało, tej determinacji. No, po przerwie no, była gra no, lepsza, zwłaszcza te ostatnie 20 minut. No, była, była zdecydowana nasza przewaga, Dziś na pewno też pomogła ta czerwona kartka. Yy, no i było blisko zdobycia trzech punktów. Ja myślę, że na pewno tutaj ciężko się gra. Jak gdzieś statystyki pokazują, Kowal się jeszcze w tym sezonie nie przegrał, także też szanujemy ten punkt. Choć wiadomo, gdzieś w końcowej fazie było blisko, żeby zdobyć trzy punkty, no, ale tak uważam z perspektywy tego meczu, yy, całej całego pierwszej, drugiej połowy, myślę, że remis taki. Wynik no, sprawiedliwy. No, na pewno to ta sytuacja, że gdzieś grałem, na pewno ma też dodatkowy taki taki bodziec, bo wiadomo, gdzieś 6 sezonów spędziłem w prochowicach i na pewno jest dla mnie klub y, bliski, bliski sercu. Co, do, co się odmieniło? No, na pewno gdzieś no widać u chłopaków determinację. Dziś od początku byli mocno skupieni na tym, co osiągnąć. Dobry dobry wynik na końcu sezonu. My przed sezonem celowałem w ósemkę i chciałbym, żeby to, ten cel został zrealizowany. Oczywiście im będzie wyżej, tym będzie lepiej. Co do chłopaków, no przede wszystkim, kim trenujemy, dziś to na pewno... Jest, jest ciekawe, że na każdym treningu mam ciekawe. No w sensie e, dla mnie, dla mnie korzystne, że mam 18 ludzi na treningach i także mogę pewne pewne schematy, pewne założenia e, na każdym treningu przećwiczyć, także to na pewno jest dla mnie na plus. E, no Mocno trenowaliśmy. Uważam, że 11 kolejka, 11 mecz nasz, 11 spotkania, w każdym meczu byliśmy fizycznie na lepiej, przeciwnika, pod względem motorycznym na pewno lepiej wyglądaliśmy. Także też mnie to cieszy. Na pewno na pewno jest, jest dużo dużo młodych zawodników, gdzieś tam czasami są takie momenty, że że, że być może za dużo oni nich oczekuję, ale ja podchodzę bardzo ambitnie do tego i yy, ja tutaj chcę zrobić naprawdę dobry, dobry wynik na końcu sezonu i myślę, że zawodnicy są razem razem ze mną. W najbliższy weekend konfeks jedzie do Kunic, a Prochowiczanka podejmie u siebie Leśnik Osiecznicę. W drugiej grupie legnickiej A-klasy coraz lepiej radzą sobie zawodnicy Albatrosa Jaśkowice. Tym razem podopieczni Jacka Terpiłowskiego sprawili niespodziankę i pokonali wyżej notowanych Czarny 9 aż 3 do 0. Zespół z Jaśkowic od dawna jest chwalony za swój styl gry, jednak nie przekładało się to na wyniki. W tym sezonie Albatros zaczął regularnie punktować i zajmuje już siódme miejsce w tabeli. Jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz, to na pewno należą się słowa pochwały dla e, naszej drużyny e, za konsekwencje. E, szczególnie tu mam na myśli pierwszą połowę, e, bo fajnie się ułożył, <laughs> ułożył dla nas mecz. Strzeliliśmy szybko bramkę, bodajże w drugiej minucie. I konsekwentnie graliśmy swoje, tak? czyli tak jak ostatnio próbujemy grać po tych naszych pierwszych niepowodzeniach w lidze. Czyli konsekwentnie od tyłu nie podpalamy się w niskim pressingu i szukamy swoich szans gdzieś tam po szybkim wyjściu. I dzisiaj zwracają uwagę całej drużynie, że Czarni 9 to jest drużyna, którą zapamiętałem z pierwszego mojego sezonu trenowania w Albatrosie, gdzie tutaj przyjechali i grali naprawdę bardzo dobrą piłkę, jak na A klasę, to grali po prostu schematami, dlatego uczulałem, że to jest bardzo groźny przeciwnik, aczkolwiek liczyłem, że troszkę nas tu zlekceważą i no i co, i po prostu wiedziałem, że jak pójdziemy z nimi na wymianę, to, 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 to będzie ciężko. Graliśmy z tyłu konsekwentnie, nie dawaliśmy się zagrywać im prostopadłe piłki na szybkich zawodników, tutaj na Krzyżanowskiego, na, na trawkę, bardzo Fajni chłopacy jak chłopaki jak na klasę. W najbliższy weekend Albatros zagra z niepokonaną od czterech spotkań LZS Lipą. To już wszystko w dzisiejszym sporcie Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.